Cześć kochani, dzisiaj będzie mega, mega szybki obiad. Będzie to makaron z pesto z liśćmi rzodkiewki. Dostałam z działeczki, to Grzesiek zebrał rzodkiewki nasze już z działki. I będziemy robić z nich właśnie takie pesto. A oprócz liści potrzebujemy jeszcze troszeczkę czosnku i do tego garść orzechów nerkowców. Potrzebujemy też jeszcze oliwę z oliwek lub olej. No i do posypania będziemy używać ser. Ja tu mam taki ser Lidipu, to się nazywa, ale możecie spokojnie użyć dowolnego sera typu Gouda, Edamski, albo takie, jeśli chcecie bardziej takie typu cheddar czy parmezan. A jeśli chcecie ominąć wersję taką serową, to możecie użyć płatków drożdżowych. Zamiast tego też będą bardzo do tego dobre. To nie przedłużając, zaczynamy. W pierwszej kolejności będziemy blendować wszystko. Ale w międzyczasie możemy już wstawić wodę na makaron. Makaron jest dowolny, ja tym razem zrobię to ze spaghetti. Zaczynamy blendowanie. Zobaczcie, cała taka góra liści była, a tylko tyle z tego wyszło. I teraz dodajemy do tego orzechy. Jeśli lubicie, żeby takie były elementy delikatnie twarde, to możecie nie miksować idealnie tego na taki mus. Na tę ilość liści dałam pół jeszcze szklanki więcej orzechów. Ja chcę, żeby ta słodycz tych orzechów była wyczuwalna w tym wszystkim. Uwaga, nie przesadzajcie z czosnkiem. Ja jeszcze tego czosnku tutaj dałam na razie 2,5 ząbka i resztę zostawię, bo to już jest dosyć ostre, więc jeśli chcecie to podać na przykład dzieciom, to polecam sprawdzać i sobie po prostu testować ząbek po ząbku. Teraz przechodzimy do makaronu i będziemy wszystko łączyć. Mamy już gorący makaron i do tego makaronu wrzucamy nasze pesto. I wszystko mieszamy. Pesto możemy zawsze zostawić na kolejny dzień. Może przeleżeć spokojnie w lodówce. O! I gotowe. Zobaczcie, jakie piękne, zielone. I wykładamy na talerz. Całość posypujemy serem. Ja dodam trochę jeszcze płatków drożdżowych. I gotowe. Smakuje? Smacznego!